Witam wszystkich serdecznie. Powiem wam z pochmurnej Góry Zamkowej. Właściwie no może na odwrót to mówię, może nie tak. No robi się szaro, robi się buro i ponuro. Nie na darmo wybrałem taką porę, żeby się ściemniło, żeby nakręcić ten materiał, bo coś wam chcę ciekawego powiedzieć. A właściwie opowiedzieć, pokazać. Zacznę opowiadać i pokazywać już od tego momentu. Jesteśmy w Będzinie na Górze Zamkowej. Góra ma niesamowitą historię. Zerknijcie na tą potężną górę. Widzicie tą górę? Mam nadzieję, że wszyscy ją widzą. To nie do końca jest góra. To jest wał byłego właśnie grodziska. Wszystko na Górze Zamkowej zaczęło się właśnie od... No właśnie. Historia fortyfikacji w Będzinie sięga do IX wieku. Już wtedy na Górze Zamkowej no wzniesiono gród. Był tutaj gród. Tutaj była jego końcówka. A tam, gdzie mieści się teraz zamek, tam był jego koniec. To prawdopodobnie należący do plemienia Wiślan lub no jego zachodniego odłamu. No gród był kilkukrotnie rozbudowywany, między innymi w miejsce pierwotnej palisady no wzniesiono istniejący do dziś zewnętrzny wał podgrodzia. Popatrzcie. I to jest ten wał, o którym cały czas wam mówię i pokazuję. No wał podgrodzia zniwelowano celem no, założenia cmentarza wczesnochrześcijańskiego no, w XII wieku. Przed chwilą odezwała się wieża kościoła, który jest tutaj nieopodal. No jest taka historia, najprawdopodobniej prawdziwa. No szkoda, że do tej pory mało się o tym pisze i mówi. Jest to wszystko jakoś zatajone. No szkoda. Podobnież ruiny Będzińskiego, znaczy zamek, dawniej ruiny. No bo, dobra, może o tym później. Powiem wam tak, mamy w Będzinie podziemia, tak? Będzińskie, ale dawniej zamek Będziński miał podziemia, podziemny tunel, który łączył się z kościołem, który jest tutaj. Ze względu na poszukiwaczy skarbów, podziemia od strony kościoła zostały zamurowane. Kilka lat temu no, władze miasta Będzina postanowiły no, odtworzyć częściowo gród, który tutaj był. Pokażę wam to za tym wałem, jak to mniej więcej wygląda. Ten wał też już nie przypomina tego wału grodziska, który był dawniej. Ten kościół, o którym wspominam, a za chwilę znowu wam go pokażę, to kościół Świętej Trójcy w Będzinie. Tylko czas no robi tu już swoje. Popatrzcie, te potężne bele próchnieją. No mam nadzieję, że miasto niebawem zacznie to odnawiać. Zimą do góry jest zakaz wstępu. No też się nie dziwię, ze względu na to, że u góry wchodząc po tych schodach, tutaj jedne, tam drugie, no może być bardzo ślisko. No wypadek nie trzeba dużo, a wiadomo kogo by obciążyli. Popatrzcie, jesteśmy na terenie byłego grodziska, które kończyło się, jak wcześniej wspomniałem, no właśnie tam, gdy jeszcze zamku w ogóle nie było. No, miasto zrobiło tu takie odtworzenie, takie jakby powiedzieć relikty współczesne osadnictwa z czasów właśnie tego pierwszego założenia tutaj na tej górze. Ten obiekt niewiadomych przyczyn spłonął kilka lat temu, a szkoda ze względu na to, że ma słomiane dachy. Nie wiadomo co było konkretnie przyczyną, która doprowadziła do no samo zapłonu i zniszczenia. Popatrzcie. Są takie trzy. Jeden, jak już wcześniej wspomniałem, no został spalony. No a teraz już kolejna historia, inna historia. No w połowie XIII wieku, prawdopodobnie za panowania Bolesława Wstydliwego, no w obrębie grodu wzniesionego kamienny stołb, czyli wieże. Popatrzcie,
na tą wieżę. Oto ta wieża, gdy jeszcze zamku nie było, wieża była numerem jeden. Wieża była o wiele wyższa, o wiele większa. No, powiem wam później, dlaczego jest taka, nie inna. No, w roku 1349 Kazimierz Wielki dobudował do niej zamek, który składał się początkowo z zamku górnego. Ta część po przebudowach istnieje do dzisiaj. Można ją tutaj oglądać. Widzicie ją teraz przede mną. Widzicie też benzin, który jeszcze jest widoczny. A tak jak wcześniej wspomniałem, wybrałem się tu nie na darmo, żeby pokazać wam właśnie, jak zamek naświetlony jest wspaniale w nocy. Powoli wszystko się odpala, spektakl się zaczyna, ale musimy jeszcze na ten spektakl trochę poczekać. No, owy spektakl zaczyna się też tutaj, w parku na górze zamkowej. A mianowicie zapaliły się latarnie. No, historia zamku, powiem wam, jest niesamowita, jakbym tak chciał opowiadać. Mój materiał stałby się, może i bardzo nudny, dlatego opowiadam tylko w skrócie, nie opowiadam całej historii, opowiadam wyrywkowo. No, w sierpniu 1588 roku zamek stał się miejscem partraktacji prowadzonej przez pełnomocników Nocesza Rudolfa II z Polską o zezwolenie uwięzionego po bitwie pod Byczyną w 1588 roku Maksymiliana Habsburga. No, jestem już prawie u podnóża zamku, można powiedzieć górnego, bo dolnego to źle bym powiedział, bo dolny znajduje się tam mury wapienne, które nie zostały odbudowane. A o odbudowie zamku, ruinie, niebawem. Popatrzcie na te wapienie, które tutaj wyrastają. A dawniej była to fosa, były to wały broniące ten zamek. Tutaj u podnóża tej góry, pamiętam, w latach 90. stały ogromne, potężne wiertnice, które wbijały betonowe słupy jako wzmocnienie zamku, ze względu na to, że mamy tutaj do tej pory szkody górnicze, czyli pokopalniane, wydobywano w tych okolicach, jak wiemy, węgiel wapienny. No i mury do tej pory, zaraz wam to pokażę, ulegają po prostu rozsypce, popadają w ruinę. Mianowicie ten ofoliowany tam wyżej, tutaj tą czarną folią, runął całkiem niedawno. W tamtym roku odnawiano ten mur w tym miejscu. 3 lata temu jakaś wyrwa wytworzyła się w tym miejscu. Przejdę sobie pod takim murem byłej fosy. Popatrzcie, jak to imponująco wygląda. Coś wspaniałego. Jest tutaj też mocno wzmocnione. Tutaj mamy taki herb, może słabo już widoczny o tej godzinie, ze względu na to, że zapada coraz mocniej zmrok. Budowla ta może nie jest potężnych rozmiarów, ale imponująca. Każdy przejeżdżający przez Będzin, jadąc drogą z Dąbrowy Górniczej, która biegnie tu nieopodal w dole, w kierunku przykładowo Czeladzi, Katowic, Sosnowca, widzi ten zamek jak na dłoni. Tutaj mamy zamek. Wyobraźcie sobie, że gdy Żydzi mocno panowali w Będzinie, tutaj w tym miejscu przed zamkiem stały żydowskie kamienice. Wiem o tym ze starych archiwów i nie tylko, ale na własne oczy widziałem, jak parę lat temu zapadła się tutaj ziemia i otwarła stara piwnica właśnie tej kamienicy. Po drugim rozbiorze Polski zamek wraz posiadłościami zarząd pruski podarował jednemu z Hohenzollerów.
na własność, który no bezprawnie oddał go na mocy kontaktu z 19 lipca 1802 roku wieczną dzierżawą. No, oddał ją w dzierżawę komu? 96 osobom, mieszczanom Będziński. Pozwolę sobie teraz wejść częściowo na zamek. Nie wiem, czy jest czynny. Wiem, że czynny jest we wtorki i czwartki. My dzisiaj mamy piątek. Może być, że nie dostanę się do środka. Popatrzcie, jak on malowniczo stąd wygląda. A jeżeli się nie dostanę, patrzcie na moje archiwa. W archiwach znajdziecie film o tym zamku. Ale no nie tak okazały, jak ten, który obecnie kręcę. Próbujemy. No niestety, jak to się mówi, pocałowałem klamkę, ale może i nie do końca. Ja na nim byłem. Między innymi polecam wam, odwiedźcie sobie ten zamek. A czemu i nie? Tutaj tablice informacyjne już wam je pokazuję. Tu jest właśnie cennik, godziny otwarcia i tym podobnie. Ładnie pokazane to komnaty zamkowe, ekspozycja i tym podobnie. A tutaj to Pałac Mieroszewski, który znajduje się nieopodal zamku w Będzinie. Też jego reklama. Mamy też i podziemia, do których można się dostać dzwoniąc. No właśnie do Muzeum Zagłębia w Będzinie, umówić się na telefon, na wstęp do nich. Też mocno polecam. No spektakl, na który czekam dla was, żeby wam to pokazać, powoli się zaczyna. Zobaczcie, robi się ciemno. Zamek coraz mocniej jest oświetlony, ale na właśnie to ostateczne boom jeszcze trochę poczekamy. Ale to są jego początki. To kolejna historia. Tak jak powiedziałem, mówię o tym wyrywkowo, nie opowiadam o wszystkim na temat właśnie góry zamkowej i zamku. No jest taka, no niejaki Jan Gęborski, ostatni kurator dóbr starostwa będzińskiego. No on to jako właściciel pięciomorgowego obszaru góry zamkowej rzucił myśl odbudowy zamku i murów. No własnym kosztem, jakby nie było. Coś niesamowitego na tamte czasy. Obsadził wzgórze zamkowe drzewami, dającemu początek dzisiejszemu parkowi. Właśnie to, po czym chodziłem tam u góry. No, obecny park zawdzięczamy właśnie temu jego mościowi. Popatrzcie, póki jeszcze w miarę jest jasno, na zamek dolny. Ta część właśnie nie była w ogóle odbudowywana. Tutaj mamy tak jakby takie pomieszczenie gospodarcze, lub mogły też mieścić się tutaj stajnie, wozownie i tym podobnie. Już wam pokazuję to pomieszczenie. Jak nie zapomnę, zrobię wam zrzut planu zamku, jak on prawdziwie wygląda. Mury prowadziły dalej tędy. No może po latach władze miasta Będzina, chociaż częściowo, odrestaurują te mury. Fajnie by było. No ale to już nie moja inicjatywa. Ja jestem za mały. Tylko mogę o tym sobie pomarzyć, poopowiadać. No, odnośnie Jana Gęborowskiego, powiem wam tak, no przy kopaniu właśnie dołków pod drzewa na ówczesny park natrafiono na groby.
no z których kilka furmanek kości ludzkich no wywieziono na pobliski cmentarz. No odkryto też chodnik, właśnie o tym wam jeszcze raz powiem, podziemny, prowadzący no z zamku w stronę kościoła no świętego Tomasza, świętej Trójcy. Wspominałem wam o tym właśnie wcześniej, tam u góry. No zamurowany od strony kościoła, to ze względu na poszukiwaczy skarbów i zasypany gruzę. Popatrzcie, spektakl, można powiedzieć, się zaczął na całego. Oto on. Pokrążę wokół zamku, troszkę jeszcze wam opowiem i pokażę właśnie ten błysk świetlny. No następna historia już jest smutna. No mieroszczescy, którzy mieli po prostu w okolicy pałace, no mieli i też ten zamek będziński. No, nie mieszkając na zamku, nie dbali o niego, więc popadł on no znowu w ruinę. Co potwierdziła no ilustracja z roku 1789. No, gdy w 1825 pod walącym się murem zamku zginął jeden z mieszkańców. To komisarz obwodu olkuskiego Luzański no wydał polecenie no zburzenia zamku do fundamentów. Jednak 5 marca 1827 roku przyszedł rozkaz z Warszawy nakazujący przeprowadzić rejestrację wszelkich zabytków znajdujących się na terenie obwodu oraz zalecający ich ochronę. I w tym właśnie piśmie było napisane, że ten zamek nie idzie do kompletnej ruiny, do zburzenia, ocalał. No zerknijcie, park robi się już taki klimatyczny, romantyczny. Pokażę wam miejsce, w którym no lubię sobie przesiadywać o różnej porze roku, a mianowicie tutaj. Świetnie stąd widać miasto, świetnie stąd widać zamek. Wspaniale prezentuje się też ten park. Popatrzcie, czy wieje, czy nie. Jak chcecie mnie spotkać, ale to tak tylko sentymentalnie mówię. Siedzę sobie niejednokrotnie w tym miejscu. No i podziwiam zamek będziński w ciszy i spokoju. No w roku 1834 zamek wrócił no do świetności. No według architekta i budowniczego no włoskiego Franciszka Marii Landskiego, no mieszkającego w Krakowie. No zamek miał zostać no siedzibą szkoły górniczej, lecz koncepcja ta no bardzo szybko upadła. Zarząd górniczy przeznaczył zamek, no właśnie, coś dziwnego, na salę modlitw dla sprowadzonych w 1838 roku do Dąbrowy Górniczej z Saksonii kilkudziesięciu górników. To też taka nowinka. No nabożeństwa odprawiał pasterz przeniesiony z Tarnowskich Gór. No w roku 1840 na zamku urządzono kaplicę ewangelicką, no w której odprawiano pierwsze nabożeństwa ewangelickie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. No działała do roku 1843. No powiem wam, klimatycznie, romantycznie zapraszam na górę zamkową. No ona coś w sobie ma, ma jakąś magię. Jak i ten park, byłe grodzisko. No cała ta kultura
ludności, która tutaj już przeminęła, ale historia no dalej trwa i nie wolno jej zamazywać. A benzin, jako tako benzin, no historię ma niesamowitą. Jakby tak nakręcić materiał na ten temat, to potrwałby parę godzin. Bo to nie tylko zamek, nie tylko grodzisko, nie tylko Żydzi. No na tym może skończę. No schodzę takimi schodami. Szłem tutaj wcześniej, tylko szłem tam właśnie dołem. Teraz mamy klimat, mamy to wszystko oświetlone. No jest ten błysk, na który czekałem, żeby wam pokazać. Między innymi też to, nie tylko sam zamek oświetlony, ale i okolice zamku, park i tak dalej. Ale kolejna historia, no niestety, no jest też smutna. Następne po drobnych przeróbkach zamek no służył jako szpital, nie nadający się do tego celu już w roku 1849. No popadł no znowu w ruinę. Powiem wam, bardzo często ten zamek po prostu popadał w ruinę. No myślę, że dobrze to widzicie. Popatrzcie, jak się ściemniło. To nie tylko tutaj gra świateł, ale i na ulicy w oddali osiedle Syberka, które też w oknach zapaliły się światła, też się odpaliło. Jeżdżące poniżej tramwaje. No i nasz no wspaniały zamek. No może już ciemno, może słabo widoczne. W tym miejscu, tutaj na dole, odbywają się różne imprezy związane z zamkiem, między innymi turnieje rycerskie, muzyka celtycka, tańce celtyckie i tym podobnie. No, odbywa się to wszystko w sezonie letnim. No, wchodzę do parku, wchodzę jeszcze na teren byłego grodziska. No jeszcze taka prawie, że ostateczna historia, no przerywana, wiadomo, ale no coś wam tam opowiem, coś tam usłyszycie nowego, coś może i nie, a może dla co niektórych jest to no żadna nowinka. No w roku 1952 a 56 no według projektu inżyniera Zygmunta Gawlika no zaczęły się rekonstrukcje zamku. No, pierwotnie wieża okrągła była znacznie wyższa. O, właśnie o tym miałem wam właśnie wcześniej wspomnieć. Mówiłem wam wcześniej o tej wieży cylindrycznej, która no, jest tutaj przede mną. No wieżę skrócono właśnie w tych latach. Jeszcze chodzą też takie słuchy. Nie znalazłem tego w żadnych zapiskach historycznych, iż ta wieża była wyższa i służyła jako latarnia na owej rzece Czarnej Przemszy, która po prostu płynie sobie uregulowana w obecnych czasach, a nie jest tak rozległa jak dawniej. Patrząc na stare mapy, naprawdę ta rzeka, tam gdzie dzisiejszy targ i nie tylko, no była potężnym rozlewiskiem. No obecnym no właścicielem, właściwie zarządcą, opiekunem zamku Będzińskiego, całej tej góry zamkowej i tym podobnie, no jest Muzeum Zagłębia w Będzinie. No zerwał się wiatr, dzwony kościoła pobliskiego Świętej Trójcy no wybijają pełną godzinę. Powiem wam, no ja powoli kończę mój materiał na dziś z góry zamkowej. Opowiedziałem wam co nieco, no może nie do końca, nie wszyscy będą zadowoleni, że nie mówiłem całej historii, no ale tak postanowiłem. Jeżeli mój materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do moich archiwów na kanale, które już nakręciłem. Oglądajcie, bo sporo z was pyta, czy nie nakręciłby pan filmu z tego regionu. Ja te filmy już posiadam na moich playlistach i w moich archiwach. Subskrybujcie mój kanał, za co też serdecznie dziękuję. Pozwoli wam to być na bieżąco z moimi materiałami, które kręcę, które powstają. A na sam koniec, no zerknijcie sobie jeszcze na ten
wspaniale oświetlony zamek w Będzinie. Do usłyszenia z Będzina, z Góry Zamkowej.